Witam serdecznie. Święta tuż, tuż, więc piekę dzisiaj babkę migdałową. Wiosna za pasem, święta też blisko, więc musimy zabrać się do roboty. Pieczemy dzisiaj babkę. No i tutaj mamy składniki potrzebne do babki. Kostka masła, będę ucierać z cukrem pudrem. Normalnie jest 20 deko, ja oczywiście zmniejszam ilość, tutaj daję 15 deko. Jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie, nie ma problemu, można dać 20 deko cukru. I będziemy najpierw uwijać masło z cukrem. Poza tym potrzebujemy 4 jajka, z czego oddzieliłam 4 żółtka i 4 białka, które ubiję sobie później. Przepraszam. Trąciłam sobie. Po 7,5 deko mąki ziemniaczanej i pszennej, łyżeczka proszku do pieczenia, oczywiście migdały, jak migdałowa to muszą być migdały, są to migdały mielone 10 deko. I ja tutaj daję takie bakalie, rodzynki i skórkę pomarańczową. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi, może być bez tego. No to co, aha, przygotowałam formę, tutaj posmarowałam masłem, posmarowałam bułką, tartą. No myślę, że taka wielkość będzie dobra. Zabieramy się do pracy. Piekarnik też już grzeje. 180 stopni i będę piekła około godziny. Utarłam masło z cukrem. Chwilę to trwało, tak z 5 minut, dobre 5 minut trzeba tak ucierać, żeby taka była właśnie gdzie biała masa. I teraz będę dodawać po żółtku i dalej będę miksować. Także o, jedno żółteczko nam wpadło. I teraz dalej miksujemy. Ubiłam teraz masło z żółtkami. Ubiłam sobie też białka i teraz będę dodawać po trochę mąki tutaj do tej masy maślanej. Pomieszam mąkę ziemniaczaną, przypominam 7,5 deko mąki pszennej, jedna łyżeczka proszku. To sobie i będę teraz trochę dawać na przemian mąki, łyżkę, przepraszam, coś dzisiaj się rozbijam w tej kuchni. A, jeszcze pachnę mi tak jacenta. A wow, jak perfumy. I teraz tak, trochę mąki. No, teraz prawa ręka to jest prawa. Teraz mieszamy, miksuję. Teraz dodamy łyżkę migdałów. I teraz do masy tutaj przekładamy białka i lekko wymieszamy, a na końcu dodamy bakalie. Tak jak mówiłam, to już jest dowolne. Kto lubi, to może dołożyć, kto nie. I to będzie jeszcze babka z lukrem kawowym, który zrobię, jak się babka upiecze. I teraz damy sobie bakalie. Przekładamy ciasto do formy. Nie no, ta wygarnywaczka silikonowa jest po prostu rewelacja. Ja nie wiem, że ja wcześniej na to nie wpadłam. Ale słuchajcie, całe życie człowiek się uczy, po to żyje, żeby zdobywać wiedzę. Super, teraz ładnie mi się to tutaj wszystko ułożyło. Do piekarnika 180 ja w termoobiegu, 200 w normalnej kuchence i tak około godziny. Już babka upieczona, wystudzona i teraz robimy lukier. Przygotowałam sobie tutaj ozdoby, jakieś super kurczaczki piankowe z nadzieniem czekoladowym. Można dostać na zje, taka trawka zielona. Coś tu wymyślimy, fajnie i świątecznie tutaj mam kącik. Ale dobra, wracamy do lukru. Potrzebujemy tak, 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 125 g cukru pudru i wrzątku 3-4 łyżki, damy może 4, nalejemy sobie zagotowałem. I teraz wlewamy do cukru pudru, szybko mieszamy i powstanie nam lukier kawowy. Już lukier kawy mam gotowy, czyli co, dajcie mniej wody, 2, najwyżej 3. Ja dałam 4 łyżki, jednak za dużo, troszkę musiałam dołożyć cukru, ale też nie jest problem, bo można właśnie dołożyć sobie cukru i wtedy on będzie bardziej gęsty. I teraz polewamy naszą babkę. Zrobiło się świątecznie, kwiatki kwitną wiosenne, kaczuszki, znaczy kurczaczki już są na babce. Teraz będziemy ją próbować. Taka, dzisiaj mam taką wersję i wizję babki. Ta polewa fajna, ten lukier czekoladowy, znaczy kawowy fajnie wygląda, rozjaśnia troszkę. Tak jak mówię, jeżeli macie troszkę za rzadki, możecie dołożyć cukru, nie ma problemu, cukier, mieszamy i nam gęstnie. Podobało Wam się? To subskrybujcie.
komentujcie, piszcie do mnie, uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.